tej strony Katar. Dzisiaj mam bardzo dobry humor, ponieważ dostałem od Kevina z Bytomia, pozdrawiam go. KVN w grze, tutaj dostałem taką postać i patrzcie ile tu jest kasy. Normalnie sobie skille zrobię. Jest, no super, miałem mi zarabiać ostro na wyżynie, no ale wiecie, lato się zbliża. Trzeba na dworzu większość czasu już spędzam. Jak nie to trening, czy też trening. I tak to jest. Tutaj w depo nie ma za dużo, ale kasa jest. Kasa się liczy. Normalnie sobie skille będę zwojował chyba. Nie wiem, czy te czaki kupować jakoś tanio, czy... Na pewno za tą kasę jeszcze zrobię konkurs. Bo 1500 widzów mi się powoli zbliża. No to zrobię konkurs. Będzie do wygrania tenczak. No, ponieważ kasy trochę jest. Tenczak albo... Nie wiem, ze 100 zmianek. Może ze 100 zmian... Tenczak, a za drugie miejsce. 100 zmianek, no dobra. Za tą kasę. Chyba, że... Dobra, no to takie będą nagrody, jak wybiję 1500 widzów. Kurde, jeszcze komar mi tu lata. Dobra, nie będę się nim zajmował, tylko chciałem się pochwalić, że dostałem tą kasę, pozdrowić serdecznie Kevina. No i wielkie dzięki dla niego. Dobra, no to ja tutaj... właśnie, sprzedałem takie to EQ trochę, zacząłem sprzedawać. Tam mam jakieś 300 kakao jeszcze swoich, no to... Nie wiem, czy tenczaki kupię po 350. To się zobaczy. Dobra, no to ja w następnym klipie pewnie dobiję 5 razy G, później wbiję z 2P. Dobra, jest pompa. Jest kasa, jest pompa. No to się widzimy już na ninczy. Okej, widzimy się już na ninczy. To jest kasa, jaka mi została, ale tam na szopkach jeszcze mam sporo rzeczy na sale. I co, i czytam. Wirujący. O, tutaj widzę jakiś widz. Pozdrawiam go też. Jestem ciekawy, no nie chcę tak, żeby... Same wirujące i krycie się kupiłem. Tam trochę ku dostałem. I zobaczymy, na jakim poziomie będą te skille. Dobra, tutaj sobie jeszcze odpalimy muszlę. Otwieram muszlę. Niestety była pusta. Otwieram muszlę i muszla była pusta, bo trochę lipa, po 8 kaka kupiłem. Umiejętności M9, M6, no jest taki jakiś mały progres. Jestem ciekaw ile ku do dwie książki. No dobra, no to ja szukam nadal ku trochę egzorad do kupienia i myślę dozwojować jeszcze wirujący, krycie się i później zasadzkę chyba kamykami, już 3 kamyki przeczytałem, czyli 33. A resztę chyba tęczakami będę dobijał, no kasy trochę jest. Dobra, no to ja tu sobie lecę szukać kuli i zobaczymy się, jak będę już miał. Kurde, no nie wiem, coś fraps mi szwankuje, nie udało mi się nagrać, jak dobijam ten do G i tutaj przeczytałem jedno krycie się, jestem SM7. Rady EXO kupione. Nie wiem dlaczego, czasem się włącza, czasem nie. A ktoś za mną biegnie. Siema, dobra. Dobra, nie daję, nikomu nie daję. Dobra, za dodanie mu dam. A, logo. Nikomu nie daję, no bo jakbym jednej osobie dał to drugiej, trzeciej, tak ze 100 osób, każdemu po 500k, to już 50k jest. Na razie, jak nie mam skilli, nie mam EQ, no to nikomu nie będę dawał. Dobra, ja szukam nadal Q i może jakiegoś tęczaka taniego znajdę. Okej, widzimy się po paru smoczkach. Wydałem resztę kasy, co miałem. Trochę zmianek, tęczak i mój nowy zakup, bezduchy. Fajne, bardzo fajne. 6 siła, 6 ręczność, 10 luda. Na razie takie mi stykną i tęczak, co ja będę czytał, wirujący sztylet oczywiście, bo bardzo mi się podoba, jest wirujący P, animacja jego jest super, gdzie tu mam jakieś psy, trochę mnie laguje, to szukam i
Super jest animacja, dobra. Jeszcze tu mam kamyka. Zasadzkę się przeczyta. Kontynuuj, nie powiodło się. I tu zmianki kupiłem. Takie coś. Kasy trochę zostało. Trochę zawsze musi zostać. I diamentowy kolejny. No dobra. Dodało się. No to tutaj będę mieszał. Mam hełm na nieumarłe. A chcę coś fajnego, żeby wpadło. Siema, siema, nie mam czasu na razie opisać. Zarówno do PvP może. 15 unik i 10 diabłów. Nie, już nie mam. Znaczy mam, ale wykorzystuję. 3 luda. No 10 luda, żeby wpadło. Nic. 5 luda. 20 dt. Jeszcze nie, żartuję, mam jeszcze tam zmianki. Ale po prostu zostało mi nawet trochę, tylko jak... O, NNO 5 luda, 8 zręczność, super! Już mam tarczę na sur... na... dla... przeciwko surom. Dobra, teraz na szyjnik. 1500 perzet i nic. 100 perzet. Niech wpadnie perzet, to dopiero coś mnie zaciekawi. 500 to nie? Trochę przymało. 100. Raz tu. Raz tu. Raz tu. Nic ciekawego. Raz tu. I tu. Też się przyda 10 strzałek. No szkoda, że 10 tylko. 1500 peszeta. Nic. Nic. 1500 peszeta, 10 strzałek. To też nie ciekawie. Tu też nie ciekawie. 5 luda. No kurde, takie eku. Już początkowy 5 luda w sumie. 15 magia. 1500 peżeta, 20 grota. Takie coś zostawię sobie. Nic. Ja tam jeszcze mam jakieś 150 zmianek, no to... No bo zeszły mi, ta smocza zeszła za sporą cenę i te eku, co mi koleś dał w poprzednim odcinku, to za nie trochę się zarobiłem. No tu mam NNO 20 grota. A zmieniłem tą tarczę, a tu jest NNO 8 z ręka 5 luda. Jest pompa. Już normalnie ten ninja niedługo tak będzie gasił w PvP. Wirujący P. Co ja zrobiłem? Nie no, fajna jest animacja, bardzo mi się podoba. Jakieś intro może będzie w tym filmiku. Nie wiem. Spróbuję zrobić coś z tym wirującym, bo patrzcie. Trochę długo się ładuje. Jep. Chmurka. Takim ninjom można grać, tylko... I... 3 salta, albo 2. Nie, 3, bo tu... Dobra. No to ja... Przełożę sobie zmianki z shopka, tyle co mam, a mam sporo, bo za bardzo mi nie schodziły, ale po 30 kaka trochę zeszło. No i dobra, przełożyłem wszystkie zmianki, jakie mam. Może coś wpadnie w końcu. 15 magia, 6 grota. To teraz tu 1500 pożet i nic. Na zmianę będę tak mieszał. Mam nadzieję, że te wszystkie zmianki mi nie zejdą, bo obiecałem wam konkurs. Na 1500 widzów. No i muszę się jakoś z tego wywiązać. No, konkurs to myślę. 2 kapelusze i nic. No, 10 luda tylko chcę, 2 luda. Bierze z tego. 100 peżeta. 1510 miecza. Dobra, teraz tu musi coś wpaść. Ale nic nie wpada, niestety. 6 strzałów. Albo coś fajnego na grota, no. Wiem, 4 bony miksuję, ale jakbym miał tu wkładać 5 bon, to bym zbankrutował. Takie drogie teraz te 5 bony.
Powinni coś wymyśleć lepszego. Sztylety. Ja na sztylety na razie nie chcę OBS-ów. Dwie dziesiątki i PZ może też być. Nie będę zły. Pięć luda, no kurde. Dlaczego tylko 5, 10 magia? No 100 zmianek miało być w konkursie, nie wiem czy mi zostanie, czy będę musiał iść dropić, czy coś wykombinować. 5 trucie, 10 magia. Teraz wiatr. Dobra. Nic ciekawego. Boże, przecież ja tu się zanudzę zmieniając. Tu zostawię już coś takiego. 10 strzały, 10 sztylety. Bez pesza, ta szkoda. Tysiąc 10 strzały. Kurde no. Mogłem w sumie zostawić. Chociaż mu jest na złoto, to lepszy. 10 mieczyki. Dobra, teraz wejdzie tylko pożyt jakiś OBS-ik i zostawiam. 500. O! 15. Myślałem, że 15 mieczy, 15 jest dwuręka. No teraz to mi na złość nie wejdzie ten pożyt. A taki lipny to nie chcę. 2K pożyta. Wiem, mogłem sprzedać te zmianki, dobić skille spokojnie. Wiem co robię. 2K pożyta, 15 strzały, no zostawię już to. Nie będę kombinował. 20 grota i nic. Tu chcę 10 luda. Czy to tak dużo? Luda, już myślałem, że gdzieś magia. Po co mi magia? 10 DPE, 15 magia, błyskawica. No teraz by się przydało, bo często burze są w sumie. I 3 luda. 6 magia, 10 grota, nic. Dobra, z tego coś wyjdzie. 10 magia, 20 grota. Dobra, takie coś zostawię. Na magię chyba lepiej. A zamieszanie, tu mam regenerację pożar. Jeszcze mam tu hełm jeden. No to czyli mieszam ten do PHP. Jeb. Ogień. Kurde, no żeby na 10 luda tyle zmianek wydać. Przecież ja mogłem równie dobrze kupić za dużo mniejszą cenę hełm 10 luda. Ale zawsze muszę coś zrobić lepiej. Po co mi w sumie dwa hełmy na grota? Mistyki. Dobra, teraz jak będzie 5 luda to zostawiam, nie kombinuję już. 10 magia, 10 unik, 20 DT. Na DT na razie nie chce mi się chodzić. Magia. Magia. I bez luda. Znowu bez ludzi. Ja to mam pecha do luda, żeby mi coś wpadło. 8 trucie. Po co mi otrucie chmurkowane i mam to samo. Jestem już zapomniałem, znaczy myślałem, że się nie nagrywa, ale na szczęście się nagrywało, tylko po prostu myślałem, że się dźwięk nie nagrywa, bo wcześniej wyłączyłem dźwięk nagrywania i tak to po prostu bywa. Kurde no, hełm do PvP tyle zmianek mnie kosztował, może powinno mi teraz coś fajnego wpaść do skitu. 10 magia. Dobra, walić to w sumie. Tyle zmianek już poszło. 10 diabły, ostatnia zmianka, 10 TPA, super.
Po prostu super. I ten naszyjnik, chociaż 2 kapeżeta. Bo cię gdzieś mam, a to na razie nie będę robił, później się zrobi. Tutaj 1,5 kapeżeta, 20 grota. Najbardziej z tej tarczy jestem zadowolony. Taka do PvP się nada. Z kimś bym wziął PvP, tylko się trochę boję. Mam 18 luda. Jest tu jakiś czynom? Nie, tutaj jakimś bobsem nie będę brał. A z tym wezmę. Może. Może jakiś dropek, to mnie nie ubije. Ale nie będę chciał. Chętnie bym kogoś z wolnego walnął, żeby zobaczyć, ile tak bije. No trochę zmianek już nic nie mam na sel, zostały mi rękawiczki. Ogólnie slipa z kasą. Muszę iść na wyżynę. I tam się dorobić trochę. Ale to chyba na jakiejś pożyczonej postaci pójdę. A na ninży po prostu sobie postoję i oddaję bieloka. Właśnie, z bielokiem ruszam dupę. Patrzcie. Jedno mistyczne. O, magia. A mam jeszcze 3. Oddam jeszcze przy was jedno. I będę z tą postacią stał pod biologiem, a zarabiał będę sobie na pożyczonej postaci, tylko EQ muszę przełożyć jakieś tam i trutkę pożyczyć. Dobra, już lecę. Teraz musi przyjąć, bo jest na wizji. Gdzie mam budki? Ja trochę tych sztuk już mam. A jeszcze te budki miałem miksować do PvP, ale zmianek niestety mi zabrakło. Na tym ninczy myślę trochę levela wbić, ale na razie tutaj muszę mieć na... Tak, znalazłem. No wybacz mi, 4 spalone. Jedno przyjął, 5 oddałem, 4 spalił, jedno przyjął. Dobra, no to ja wam pokażę, jak będę zarabiał na jakiejś postaci nowej chyba. Znaczy nowej. Pożyczę od kogoś z gildii. Bo tylko powiem już, dużo osób będzie chętnych, żeby mi pożyczyło. Dobra, no to ja ZW. Ok, już któryś raz próbuję nagrać zakończenie tego odcinka, że jednak nie dropię na surze, tylko na ninży. I tutaj buffa mam od Mateja pożyczonego, bo synek na Rexonce się na razie chyba bawi w M1. Ale tak minę ta rozłącza, że nie mogę nagrać. No już któryś raz nagrywam, chyba 4 czy 5 nawet. I tu będę sobie dropił. Spota patrzyłem, ogarniam z buffem. Bił mnie 2 razy mniej, albo jeszcze lepiej. Albo jeszcze mniej. I tak sobie będę... Chodzi mi bardziej teraz o level, bo zarobek to i tak smoki. Padłem, dobra, nieważne. Mam nadzieję, że teraz minę to nie rozłączy za szybko. I będę sobie tu dropił XP cały czas, zmianki. Od razu będę chyba to otwierał, tu łączył wszystko ładnie. I zobaczycie, ile zmianek było na 8-7 levelu i tak dalej. Dobra, to by było na tyle, bo jak minę to rozłączy, znowu będę nagrywał, bo żeby wrzucić od razu, zrenderować. Dobra, no to już się nagadałem, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że długo nie będziecie czekać. Pewnie będą level upy w kolejnym. No i myślę, że krycie też wbije, bo tu M7 jest. Jak widzicie, exo swoje mam. Kamyki jak mi dropną, to też będę czytał zasadzkę. No chyba, bo zarobek to i tak smoki, jak mówiłem. Tam za dużo nie dostanę, pewnie. Bo na generały nie chodziłem, ale może coś dostanę. Dobra, no to tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, że się pompa.